Aga, gratulacje. Dziękuję. Za zwycięstwo z Kirsten Flipkens. Z kim? A no tak, to nie da się ukryć, że trochę zgubiłam, ale faktycznie bardzo podobny tenis, prawie identyczny i tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że ten ranking jednak ma troszkę zaniżony, bo jednak grała na pewno dzisiaj bardzo dobrze i zaskoczyła mnie od początku tak naprawdę, że grała cały mecz tak naprawdę bardzo solidnie. I tutaj chyba cierpliwość była takim kluczem w tym meczu, że jednak tej piłki nie dało się od razu skończyć i ona jednak wracała cały czas. Wiesz, kiedy przegrałaś ostatnio z zawodniczką spoza pierwszej setki? Pojęcia nie mam. 2009, Dubaj. No, to bym nie wpadła na to. Ale wiesz z kim, nie wiesz z kim? Nie wiem. Z Urszulą. Tak? A. Może być, okej. Okay. Ale jest tak, że mobilizujesz się bardziej na zawodniczki spoza pierwszej setki, czy zupełnie nie? Szczerze mówiąc, tak naprawdę gra się z nazwiskiem bardziej niż z rankingiem, więc tak naprawdę chociażby Wickmajer, wiadomo, że teraz 90, ale to nie jest zawodniczka, która jest na takim poziomie, bo o wiele, wiele wyższym. Także tutaj ranking nie ma dużego znaczenia, on jest bardzo chwiejny i jednego miesiąca jest się w 50 i czasem bywa tak, że komuś spadają punkty z dwóch, trzech turniejów i nagle jest 50 oczek dalej, mimo tego, że wcale tutaj nie ma gorszej formy, tylko akurat przegrał trochę wcześniej w danym turnieju, więc raczej tutaj bym tak dużej wagi do rankingu tutaj nie przykładała. Agnieszka, jak ty ocenisz swoją formę? Czy ona już jest optymalna, czy zbliżona do optymalnej? Tak naprawdę dwa dobre mecze za mną. Bardzo się cieszę z tego, że dość gładko, bo jednak tutaj gra się praktycznie z dnia na dzień, więc kolejny dobry mecz i czuję się bardzo dobrze na korcie i wydaje mi się, że forma jest i mam nadzieję, że to będzie podobnie. Agnieszka, a propos jutra, dzisiaj mi Klara Kukalowa powiedziała, że będzie kombinowała przy twoim drugim serwisie. Dzisiaj w pierwszym secie tylko jedna piłka przegrana z twojej strony po drugim serwisie. Dzisiaj to chyba funkcjonowało bardzo dobrze. Faktycznie tutaj w tym meczu też serwis był ok, mimo tego chyba, że nie był aż tak dobry jak w pierwszym meczu, ale jak na razie chyba wszystko dobrze funkcjonuje i trzymam ten sam poziom przez cały mecz i przez te dwa mecze, co było teraz, więc mi się wydaje, że już tutaj wiadomo, że każdy kombinuje jak może na korcie, żeby wygrać, więc ja jutro tak samo będę kombinować. Skoro o Kukalowej mowa, to jak byś ją oceniła, jak z nią grać, żeby wygrać? Dwa razy z nią grałaś, dwa razy wygrałaś, 2-0 w setach. Grałyśmy dość dawno, bo to jednak chyba było kilka lat temu. Chociaż grałyśmy też kilka meczów sparingowych, klubowych co roku w grudniu, jak grałam ligę w Czechach. Ale wiadomo, to nie są mecze na turze. Zupełnie inny tenis na pewno niż tutaj przeciwniczka, co pokazywała dzisiaj. Raczej szybki, wszystko płasko, szybko, długo, więc zobaczymy jak to się potoczy od samego początku i już pierwsze kilka gemów będzie takich kluczowych i wtedy się okaże, co muszę zrobić, żeby wygrać ten mecz. A dzisiaj na twoim meczu naprawdę sporo osób było. Czy myślisz, że uda się zapełnić spodek? W końcu? Mam nadzieję. Faktycznie bardzo fajnie jest widzieć coraz więcej ludzi w spotku. A czy źle zapełnić, no to chyba już nie do mnie pytanie. Czy ma Pani jakąś swoją własną wypracowaną metodę rozczytywania zawodniczek, z którymi gra Pani po raz pierwszy, tak jak to dzisiaj było? Ile czasu Pani zajęło przeczytanie przeciwniczki i rozmontowanie jej? Tak naprawdę też ciężko mówić i tak wszystkich sprowadzać od jednego worka wręcz, bo jednak czasem bywa tak, że to potrzeba jednak trochę więcej gemów, ale przeważnie to jest jeden serwisowy mój i jeden serwisowy jej, żeby zobaczyć faktycznie co przeciwniczka robi i co ma lepsze, co gorsze, co próbuje, gdzie serwuje. Ale czasem bywa tak, że dopiero w postaci okazuje się, że coś się robiło nie tak i taktyka się zupełnie zmienia, także tutaj wszystko w zależności od przeciwniczki chyba. Czy ona dzisiaj czymś Panią zaskoczyła, czy zaskoczenie to jest za dużo powiedziane dla Pani? Znaczy na pewno zaskoczyła mnie tym, że jednak trzymała poziom od początku do końca i
zawodniczki, której nie znam, czyli ktoś, kto nie gra na tych turniejach tych samych co ja, to jednak wydawało mi się, że jednak są jakieś gorsze i lepsze momenty i tutaj jednak ona trzymała ten sam poziom, a to jest chyba najważniejsze w meczu, żeby grać równo i podobnie i ona faktycznie tak grała, więc w pierwszym secie tylko jeden break i z mojej strony był bardzo dobry start w drugim secie i to przede wszystkim było kluczem. Jako gwiazda imprezy gra pani wieczorami, o ile po pierwszej rundzie był dzień na odpoczynek, teraz już będzie gra dzień w dzień, więc czy to może pani przeszkadzać, czy nie ma znaczenia, że będzie mniej czasu na odpoczynek przed kolejnym spotkaniem? To jest turniej, który trwa tydzień, więc na to trzeba się przygotować, że gra się z dnia na dzień. I raczej nie spodziewałam się tego, że będę grała o 10 rano, więc tutaj wieczorne godziny raczej zdawałam sobie z tego sprawę, że raczej będę ja ostatnia i zamykać całą tutaj tabelę spotkań, cały plan gier. Aga, co sobie pomyślałaś po tym nieudanym smeczu rywalki w trzecim gemie? No, czegoś takiego dawno nie widziałem przynajmniej. No ja też nie widziałam, dlatego byłam dość zaskoczona. No, zdarzają się przeróżne rzeczy na korcie, czy to przez światło, czy przez odległość może, nie wiem, to już trzeba było bardziej jej pytać. Także no, taka dość śmieszna sytuacja.